Bóg ze złota. Złoty cielec. Pewnie nieraz słyszałeś ten zwrot. Złoty cielec. Od razu zapewne kojarzy ci się z Pismem Świętym i z tym, że ludzie czynili sobie bożka w postaci złotego cielca i oddawali mu cześć i chwałę. Przyszedł Mojżesz i zniszczył go. Ta historia, żeby nie powiedzieć bajka, jak niektórzy mogą myśleć, do prawdy? Czy to tylko historia zwykłych Izraelitów? Czy też moja i twoja rzeczywistość? Codzienność? Czy ja i ty nieraz nie czynimy sobie przysłowiowego złotego cielca z różnych rzeczy, z różnych uzależnień, nawyków? Sam pamiętam, jak kiedyś troszczyłem się i dbałem o samochód. Miałem poloneza koloru niebieskiego. Bez przerwy sprzątałem go w środku, byłem na zewnątrz. A ludzie, którzy do niego wsiadali, musieli uważać, żeby czegoś nie zniszczyć, nie nabrudzić. Drzwi zamykać bardzo ostrożnie, a najlepiej, abym to ja sam uczynił. Bo ja to zrobię najdelikatniej. Był jak mój przysłowiowy złoty cielec. Aż wreszcie któregoś dnia sam zrzuciłem na niego cegłę z półki i porysowałem karoserię. Najpierw gotowy byłem, nie wiem co zrobić z rozpaczy, a potem pomyślałem, mam to w nosie. Nic mnie to nie interesuje. Nie będzie zwykła blacha królowała nade mną. I to spowodowało, że uwolniłem się od przysłowiowego złotego cielca. Jak łatwo stworzyć sobie złotego cielca. A nasze pragnienia? Często wszystko im podporządkowujemy, stawiając na pierwszym miejscu i dążąc do nich. Sukces, władza, pieniądze. Czy to nieraz nie są nasze bożki, nasze złote cielce? I mamy złudzenia wolności, a przy tym stawiamy siebie na pierwszym miejscu. Ja i moje wybory, decyzje, postanowienia. Ja i potem cała reszta. Jak mówił papież Franciszek, istnieje fascynacja i idziesz. Zafascynowanie ptaszka, który patrzy i nie może się ruszyć. I wąż go pochłania. Skąd to wszystko się bierze i czemu tak łatwo dajemy się zauroczyć złotym cielcem, którego sami tworzymy? Myślę, że po pierwsze to moja i twoja słabość. Łatwość, można powiedzieć, skłonność do grzechu, do korzystania z własnej woli po swojemu, która jak widać często prowadzi nas donikąd. Ale też wynikiem naszego postrzegania świata, wybory naszych priorytetów, wartości, tego co według nas ma sens w życiu i daje przewagę nad innymi. Cały świat prawie jednym głosem mówi i to w każdym wieku, bądź najlepszy, jesteś jedyny, niepowtarzalny. Nikt nie może się z tobą równać, to ty masz wszystko w swoim ręku. Rób co chcesz, abyś był najlepszy. Masz do tego prawo i tak dalej. Wszyscy znamy te medialne narracje i niestety często w nie wpadamy i dajemy się uwieść. Uda. W świecie najlepiej funkcjonujemy, jak coś możemy dotknąć, jak coś widzimy. I to są nasze najpewniejsze odczucia. Widzę i wiem. Nie widzę i nie wiem. Chwilowa fascynacja i sami siebie oszukujemy, że to lub tamto może dać pewną radość, spokój. Choćby na chwilę dotknąć złotego cielca. A gdybyś miał go na wyciągnięcie ręki rzeczywistego ze złota i dotknąłbyś, poczułbyś zimno metalu i zwykłą figurkę i z od razu odsunąłbyś. To nic nie daje. To nie napełnia zadowoleniem. A jednak mimo to nasze myśli, wyobrażenia produkują nieustannie nowe złote cielce. Gdy masz poczucie, że brakuje czegoś, że jesteś na przysłowiowej pustyni, to produkuje złote cielce, bo czujesz się niepewnie wewnętrznie. To przypomnij sobie słowa,
z Ewangelii Świętego Mateusza 6:31. Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać. To tylko pierwotne obawy, a pustynia, pustka potęguje je i prowokuje. Skąd to wszystko się bierze? Myślę, że brak zaufania. Komu? Bogu. Aby to z Nim układać naszą codzienność. Nawet gdy jest bardzo trudno, gdy pustka, gdy brakuje nam wszystkiego. Tak jak Mojżesz, który gdy go wszystko opuściło, gdy pozostał sam na pustyni i zobaczył i doświadczył, że sam niczego nie może uczynić, to w konsekwencji uświadomił sobie, że jest zdany tylko i wyłącznie na samego Boga. Nawet w myśli nie budował złotego cielca. Czy ja i ty potrzebujemy takiego doświadczenia, aby odrzucić złote cielce w codzienności i zwrócić się do Boga? Czy nie jest dużo łatwiej teraz, gdy mam tak wiele, gdy Bóg obdarzył mnie i ciebie tyloma darami i łaskami? Zaproś Boga do tej chwili, gdy miotasz się, aby doświadczyć tej samotności i wypełnić pustkę Bogiem, a nie wyimaginowanym złotym cielcem. Zaufać i oczami wiary chwycić dłoń Boga, dłoń Ojca i trzymać.